No i pojechali. I jak tam? O, Jezu! Myślałem, że założysz tłumik. Sally, nie zbudowałbym dramaturgii. Jasne. Chodź. Czuję, że zaraz zlecą się tu gliny. Zwijajmy się. Parę ciosów mogłeś zamarkować. Tylko parę razy się musnąłem. Pociągnąłeś mi z bani. Dobra, dobra. Trochę mnie poniosło, sorry. Tak. Ale sam mówiłeś, że ma być realistycznie. Lepiej go nie wkuszaj. Słuchaj, skarbeńku, jadą w twoją stronę. Nie zgub ich. No to połknęli haczyk. Jak myślisz, kiedy skumają, że mają fałszywkę? Mam to gdzieś. W końcu ich wykurzyliśmy. Znajdźmy dziurę, w której się chowają. Wiesz, że wszystko, co powiesz, brzmi zbrośnie. Serio? Idziemy. Pospiesz się, Nate! Cholera, co za syf? Tędy! Co? Dalej. Serio? Dalej, Charlie, na co czekamy? Dobra, dobra, spokojnie. Zaraz będzie po krzyku, zaraz będzie po krzyku, zaraz będzie po krzyku. A, tak jest, oj. No, mogło być gorzej. Co z tobą do cholery? Wszystko w porządku. Nie da się. Czekaj, przejdziemy tędy. A, jasne, jasne. Przydałby się jakiś myśl. O, to jest myśl. Mur jest za wysoki. Przesuńmy przyczepkę tam. Jasne. A stary, weź się spręż wreszcie, czas leci. Ja... Super, dzięki za pomoc. Dalej, ruszcie te leniwe zady. Dobra, chyba jest czysto. Musisz bardziej uważać na główkę. Dobry wieczór. Cześć, skarbie. Widzę, że w piekle was nie chcieli. Koronkowa akcja, Chloe. Poszło jak słodka. Jakiś ty dzisiaj cichy, co cię gryzie? No cóż, wydaje mi się, że Charlie za bardzo wczuł się jasne, w rolę. Jasne. Jeszcze mi w uszach dzwoni. Daj spokój. To echo, bo masz pusto w głowie. Widzę, że ominęła mnie zabawa. Tak, to było całkiem oczyszczające przeżycie. Bardzo śmieszne. Gładko poszło? Tak, jak po maśle. Nie zauważyli, że ich śledzisz? Na pewno nie. No, to gdzie się schowała królowa matka? W tamtym garażu, z zieloną bramą. Wjechali już dawno temu, ale nic się nie działo. Dalej tam są? Tak. Cały czas ich obserwowałam. Nikt nie wchodził, ani nie wyłaził. Naprawdę musimy je brać? Po co? Przecież się nas nie spodziewają. Nie lekceważ tych gości, oni nie żartują. Zakradniemy się, a potem zwiniemy. Spokojnie. Tak, ale jeśli coś będzie nie tak, najpierw strzelaj, a potem się zastanawia, jasne? Ależ mnie kusiło, żeby po prostu zabrać walizkę i wyjść. Nie umiesz zachować kamiennej twarzy. To drobiazg w porównaniu z tym, co mamy, serio. A w moim wieku to chyba lepszy wróbel w garści. Fu. I co, nie mówiłem? No nie. Mam nadzieję, że się nie mylisz. Cisza, spokój. Czy oni wciąż tam są? Chyba
nie będziemy wywalać drzwi, żeby sprawdzić. Nie ma co stać bezczynnie i marnować czas. Znajdę wejście i sprawdzę to. Zostańcie tutaj. Wszystko gra? Przepraszam. Pusto? Zaraz, gdzie się podział? Gdzie oni zniknęli? To nie ma sensu. Weź mi pomóż. Już trzymam. Widzicie tu samochód? Bo mi się nie rzucił w oczy. To niemożliwe. Cholera! Dobry garaż? Tak, z zieloną bramą, na pewno. Nate, nie ma co tu tracić czasu. Podoba mi się ta cholerna walizka. Czekaj, przecież nie mogli zniknąć jak sen, tak? Musi być jakieś wyjaśnienie. Porozglądajmy się chwilę. Musieli to być. Wciąż czuć spaliny. Ślady opon. Jeszcze mokre od deszczu. Samochód skręcił tutaj. Patrzcie na to! To jakiś mechanizm. No, być może. Cztery opony, cztery punkty styczności. Sully, stań tam, dobrze? Słuchajcie, ty tu, ty tam. Wszyscy na trzy. Gotowi? Raz, dwa, trzy. No i? To musi być to. Czekaj. Chodzi o światła. Sully, poświeć na ścianę. Tak jak reflektorem. Ja cię przepraszam, abrakadabra.
Nate, wiesz, dokąd on może prowadzić? Nie, ale zaraz się przekonamy. Poszukamy wozu, a ty wracaj do vana. Będziemy w kontakcie. Dam znać, jak dojdziemy do celu, dobra? Jeśli nie zabłądzimy. Bądź gotowa na wszystko. Może nam się śpieszyć. Jasne. Chloe to najlepszy kierowca w branży. Coś słyszałem. Zgodzimy się, że to trochę zbyt dziwne. Kto u licha jeździ autem w podziemiach? Przebili się prosto do starych tuneli serwisowych. Hej, tutaj! Zamknięte. Nie na... A długo. Chodź. Chyba uda się tędy przycisnąć. Chyba. Prowadź, Magdaf. Dość boską. Co? Stawaj. Stawaj, Magdaf. Może mi nieco zagęścić ruchy? Wszystko w porządku? Tak. Wiesz przecież, że nie przepadam za taką ciasnotą. Nie zatrzymuj się. Dzięki Bogu. Jaki znowu Magdaf? Jak można być takim? Widzę ich! Dobra robota, stary. Dzięki. No, nie stoi tu, Micha. Co ty robisz? Nie zdejmuj tłumika! Dobra, tunel jest pod nami. Przynajmniej jesteśmy na dobrej drodze. Długa droga na dno. Ostrożnie, ślisko. Jest ich więcej, padnij! Jak będą blisko. Dobra, na twój znak. Ślicznie. Hej, tam jest przejście. I drabina. A, chyba zablokowana. Może ją rozruszam. Uwaga, leci! Dobra robota, stary. Tam jest chyba jakaś brama.
czwartej kater? Ździebka pomocy? Jasna sprawa. Dobra, gotowy? Ciągnij. Mam! Dobra, Charlie, chodź. Znowu ten tunel. Za głęboko na skok, poskręcamy karki. O nie, ślepy zaułek. No to na dół. Dokąd teraz idziemy? Co u licha? Charlie, co to za jedni do cholery? No, nie wiem, stary, ale kimkolwiek są, są pokręceni. Spójrz na okucia. Wiktoriańskie albo jeszcze starsze. Torce wieje już ze 100 lat. Może przejdziemy tędy. Nigdy tego nie ruszy. Nie sądzę. Poczekaj. Tam jest przeciwwaga. Chyba się zacięło. Trzeba się wspiąć i sprawdzić, czy da się ruszyć odważnik. Dobry pomysł. Zgadnij kto. Już prawie. Dobra, tyle starczy. Jazda. Chyba, że jazda. Nie śpiesz się. Dobra. Przeszliśmy. Co to za miejsce? Cholera, padnij! Dobre oko. A, dzięki za krycie. Hej, to samochód Marlowe. Dobra, od teraz koniec ze strzelaniem. Yeah.
Ręce do góry! Słuchaj, stary, chyba źle skręciliśmy. O, to jest King's Cross? Nie ruszać się. Ej, spokojnie, stary, jesteśmy z Cleveland, wiesz? Dobra robota, stary. Mój chłopak. Co to za miejsce u licha? Nigdy czegoś takiego nie widziałem. Jakiś rodzaj peronu, czy co? Tak, ale ma chyba ze 200 lat. Jezu, a już myślałem, że widziałem wszystko. Cofnij się! Trzeba ich zdjąć po cichu. Dobra robota, chłopcy. Chodź tu. Musieli tędy przejść. Będzie jeszcze dziwniej. O, co za elewacja! Epoka Tudorów. XVI wiek. Tędy. Po cichu, Nate. Hej, tutaj! Nie, no poważnie. Co to za goście? Przestań się głupio tłumaczyć. Powinieneś był wiedzieć, co z niego za człowiek. Wiem, ale tak jakoś wyszło, że... To nie był zbieg okoliczności, niezdaro. Twój błąd mógł nas bardzo drogo kosztować. Poszukiwania trwały 400 lat. Dzisiaj wyjaśni się tajemnica Drake'a. Co to ma być? Nie rozumiem. To podróbka. Co? Nie, niemożliwe. Sprawdzałem własnoręcznie. To nie ten pierścień. Doprawdy. Miałem go w rękach. Widziałem, jak zakłada go na szyję. To bez sensu. Oszukano nas. Cutter. Aha. Dobrze, wy dwaj staniecie na warcie. Ktoś mógł nas śledzić. Wy za mną. Znaleźć ich i odzyskać pierścień. Wasza sprawa, jak to zrobić. Niezłą kwaterę sobie tu urządzili.
Rozejrzyj się. Nate, nie pajacuj. Mamy mało czasu. Tak. Co ty? Boże, wiesz co to jest? Książka, stary. To biblioteka, mają ich tu sporo. No to nie jest byle książka, Mondralo. Należała do Lawrence'a. Lawrence'a z Arabii. Tak. Wiem, o kim mowa. Nadano to z Dorset w dniu jego wypadku na motorze. 13 maja 1935. Zabili go, jak tylko go dorwali. Oni? Tak, oni. Oni, kimkolwiek oni są. Co za stek bzdur. To był wypadek. Świadkowie widzieli, jak czarne auto spycha go z drogi. Panowie. O, czyli co? To wielki spisek? Być może. Nate! Co? Przecież na to czekałeś 20 lat. Rację. Dobra. Jedziemy. L. O. H. D. N. No i co? To jest Long Hidden. Co? Nie uciszaj mnie! Dawno ukryte, żartujesz? Bez obrazy, ale twój przodek był dupkiem. Zamkniecie się, to anagram. Golden Hind. Golden Hind! Okręt Drake'a. Tak. Wskazówka. Dotyczy czegoś, co jest tutaj. Rozejrzyjmy się. Robi się ciekawie. Czego my w ogóle szukamy? Złotej łani. Albo modelu, albo i obrazu. Ale dlaczego miałby tu być? Musi tu gdzieś być. Jak dla mnie może być i w Buckland Abbey. Gdzie? Buckland Abbey. Nigdy tam nie byłeś. Idziemy. To krzesło zrobiono z drewna ze statku. Może ją tu ukryto? Możliwe, ale nie sądzę. Nie. Musi tu gdzieś być. Niesamowite miejsce. To wszystko jest warte fortuny. Nej, nie przyszliśmy tu dla zabawy. Wrócą lada chwila. Pośpiesz się, stary, pośpiesz się! Są tutaj, Chrisie! Boże, miałem rację. Jechał do Arabii. Stary, mógłbyś mi trochę pomóc? Nate, idziemy! Co ty ulicha wyprawia? Łam dziennik!
Ruchy! Ruchy! Oni są wszędzie! Szona zasadzka! Swoje mnie! Jasne. Musimy stąd spadać! Idź prosto! Znajdziemy jakieś wyjście! Mamy drabinę! Szybko, pośpiesz się!
Kater, gdzie u licha jesteśmy? Stacja Nord Atwood, idziemy! Cofaj się, cofaj! No chodź już! Ruchy, ruchy! Szybciej! Wtedy gość mówi, no i mojego połaskocz, bo go w życiu nie dogonię. Zdrówko. Za robotę, zdrowie. Tak. Nie dołączysz do nas, kochasiu? Jasne, jasne. Mapa jasno dowodzi, że Drake nie obijał się przez pół roku we wschodnich Indiach. Od razu popłynął do Arabii. Tak. Ale tu się robi ciekawie. Widzicie znaczek? To podpis Johna Dee. A kto to John Dee? John Dee. Jeden z najbliższych doradców królowej Elżbiety. Każdy to wie. Tak, tak. Genialny matematyk i nawigator, który znacznie wyprzedził epokę. To pewnie on go wymyślił. Pasjonował się okultyzmem. Do dzisiaj przechodzą mnie dreszcze. Swoje listy do królowej sygnował tym symbolem, czyli był jej oczami. Oryginalny agent 007. Patrzcie, 007. To nie ma nic do rzeczy. Czyli to John Dee wysłał Drake'a do Arabii. Dee i Elżbieta. Na to wygląda. I Walsingham. Świetnie, ale po co? No, oto pytanie za milion dolarów, co nie? I tu do gry wchodzi Lawrence. Otóż zanim stał się Lawrencem z Arabii... Świetny film. Był archeologiem. Już jako dzieciak pasjonował się historią, zwłaszcza rycerzami i krucjatami. Był wszędzie, opisał każdy kamień na szlaku krucjat. Tu jest wszystko. Dobra, pogubiłem się w tym, ale co to może mieć wspólnego z Drake'em? Zmierzam do tego. Po wojnie Lawrence powiedział, że jeśli kiedykolwiek wróci do Arabii, to wyłącznie w poszukiwaniu Atlantydy pustyni. Ta legenda pojawia się co chwila pod inną nazwą. A to Ubar, a to Iram Filarów, a to miasto z Mosiądzu. Historia zawsze jest ta sama. O, miasto pełne skarbów, zniszczone przez Boga zapychę.
pochłonięte na zawsze przez piaski pustyni Ar-Rapalhali. Jest tutaj. Podoba mi się. Miasto pełne skarbów. I pewnie po to Elżbieta i Dee wysłali Drake'a. No właśnie. I co ważniejsze, to tego szuka Marlowe. A więc chwila, zaraz. Jeśli Drake miał misję od samej królowej, to w takim razie po co te sekrety? Zadał sobie mnóstwo trudu, żeby ukryć swoje znalezisko. Nawet przed Elżbietą. Nie wiem. Przepraszam, nie dosłyszałem? Momencik. Jeśli pamiętasz, kiedy ostatnim razem szukaliśmy zaginionego miasta, zrobiło się dość nieciekawie. Ale tym razem to my mamy przewagę. Popatrzcie, Drake miał tylko połowę wskazówek, a Lawrence też tylko połowę. My mamy całość, a Marlowe nie ma nic. Tylko jeden problem. Pustynia Al-Hali, 600 mil długości. Nawet Beduini ją mijają. Gdybyśmy wiedzieli, gdzie jest miasto, a nie wiemy, zginiemy, zanim je znajdziemy. Chwila, zaraz. Widzicie te symbole? Tak, to chyba pismo chimiaryckie. To pismo chimiaryckie. Właśnie. Otóż 1000 lat temu krzyżowcy też szukali tego miasta. Ze wszystkich miejsc opisanych przez Lawrence'a tylko 2 zdobią te symbole. Jedno jest w Syrii, a drugie we Francji. O! Nie, wy jedziecie do Syrii, a my do Francji. Poszukamy śladów i znajdziemy zaginione miasto Lawrence'a. Jestem pewien. I co wtedy? Jak przemierzymy 600-milowy pas nieprzebytej pustyni? Jeśli jest na środku, to technicznie rzecz biorąc zostaje nam 300 mil. Nie wiem, no coś się wymyśli. Koń ma większy łeb, niech się martwi. Właśnie. Co wy na to? A co tam? Jedziemy. O Boże, jak wytrzymałeś ten smród? No, można przywyknąć. Co to niby jest? Przestań. Resztę trasy idziemy pieszo. No co? Tylko ty potrafisz w środku Francji wynaleźć dżunglę. No, na pewno idziemy w dobrą stronę. Do szato tędy. Już niedaleko. Chodź. Jasne.